Oj, Domi, oj, sorry, sorry. Dlaczego, Daniel? Nad płynnością się rozmarzyłem, przepraszam. Rozmarz się na czymś innym. Dobra, nad tobą mogę, kozek? Dobrze, pierwszy. dobrze. Uspokój się, Dominika, na spokojnie, tak? Tak jest. Tak jest, tak jest. Poczekaj, ja wchodzę do menu głównego i wyłączam teraz tego streama i uciekam od ciebie, bo dziwna jesteś. Mogę w ciebie wejść, kozak? O, Domi, halo? Halo, co jest? Wyjeżdżasz z tunelu? Tak, wyjeżdżam z tunelu. Dobrze, dobrze. Ale chwila, stop! Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chciałem wam opowiedzieć o pierwszej na rynku przeglądarce dla graczy Opera GX. A więc co wyróżnia Operę na tle innych przeglądarek? Jak widzicie, ma dość specyficzny gamingowy design. Można powiedzieć, że trochę bardziej agresywny niż taka typowa przeglądarka. Ale oczywiście design to nie wszystko, są również funkcjonalności przystosowane właśnie dla graczy, jak chociażby GX Control, który pozwala nam ustawić limit chociażby RAMu. Ona będzie mniej więcej trzymać się tego limitu, ale jeżeli chcecie, żeby nigdy nie przekroczyła tych chociażby 4 GB, naciskacie twardy limit i to wtedy będzie trzymać się w tym zakresie i nie przekroczy tego o ani pół megabajta. Oczywiście to nie wszystko, mamy jeszcze network limiter, który może nam ograniczyć sieć, jeżeli macie na przykład jakieś limity, powiedzmy 500 giga na miesiąc i nie chcecie, żeby oglądanie Netflixa zjadło wam cały transfer, który chcecie przeznaczyć na pobranie nowego update'u do GTA 5, albo jeżeli po prostu nie chcecie, żeby lagował wasz jakiś komunikator głosowy, czy chociażby sama gra. Przeglądarka również może łączyć się z naszym kontem na Twitchu. Ja tutaj widzę, że Izak aktualnie gra w CS-a, czy Civ HD gra sobie w League of Legends? Bardzo fajna funkcja, szczególnie przydatna do ludzi, którzy śledzą streamerów na Twitchu. I również wiem, że wielu z was lubi sobie bardzo customizować rzeczy, czy są to ekrany w telefonie, czy wygląd waszego systemu operacyjnego. Dlatego Opera też ma wiele funkcji, która umożliwia wam zmienienie chociażby tego, jak wygląda sama przeglądarka. Czy jest to customizacja jakiegoś koloru, jak tutaj mamy defaultowo ustawiony czerwony. Mogę sobie ustawić na przykład Purple Haze, jest to taki limonkowy, trochę toksyczno-zielony kolor. Pasuje trochę do koloru mojej marki, mogę również ustawić żółty. O, proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze jakieś takie niebieskawe akcenty. Możemy również zmienić naszą tapetę w tle, czyli to, co widzimy podczas bycia w chociażby GX Corner. Ale oczywiście to nie wszystko, idziemy dalej. Mamy jeszcze integrację z chociażby Messengerem Facebookowym, czy jakikolwiek inny komunikator, jaki chcecie sobie tu podpiąć. Możemy się też połączyć z Instagramem, Twitterem, na którego nie jestem zalogowany, czy chociażby Discordem. Mamy jeszcze jedną funkcjonalność, która nazywa się GX Player, która pozwala nam na zalogowanie się na jakieś platformy streamingowe, jak chociażby Spotify, tak jak ja tutaj w tym momencie, i możemy odpalać swoje ulubione kawałki prosto z przeglądarki, jak tylko oczywiście się na nim zalogujemy. Jako fun fact mogę wam dorzucić, że kiedyś wygrałem Opera GX Awards w kategorii Wschodząca Gwiazda i właśnie tutaj w GX Cornerze były promowane moje filmy, także jak najbardziej polecam. Link do pobrania przeglądarki będzie w pierwszej linijce opisu. Jak już ją pobierzecie, możecie wysłać mi DM na Instagramie i pokazać, że z niej korzystacie. Ja z chęcią zobaczę i odpowiem. Zaserduszkuję nawet waszą wiadomość. Także to by było na tyle, a ja zapraszam was do oglądania dalszej części tego filmu. A ten, zaśpiewasz mi coś? Nie, bo DMCA. Nie, śpiewaj, mówię ci, to zajebiście będzie brzmieć z mojej tego. Kurwa, oddawać mi pierdę. Wlaskotek na płotek, spróbuj. Co to było? Mówię ci, wlasko... O! Mała Dominika! O! No nie, już ci wrócił internet, nie chcesz tak. Jak ci się kurwa wstrzymywał oddech? O, wiem. Shiftem. No i chuj. No i chuj, Daniel. No i chuj, Daniel. Dzięki za komplement, Dominika. Oj. Kurwa, dostałem. Co? Co? Ja też. Wow, moje uszy. Moje uszy piszczą i nawet się nie odzywasz, więc... Ja pierdolę. Jest Daniel. Nie wiem, Daniel. Bombardują mnie za światów. Kurwa. Wojna. No! No kurwa, ja też. No jelo. Co jest? Co, po prawej? Czołg. Jeszcze tutaj dwóch pojazdów. Nie, ja wykurwiam stąd. Tak, ja też w dupce. Nara! Mój partner jest brawo, Dominika, brawo. Ja podnosząc się też w ogień wszedł. Dominika! Widziałam tego. Ja spadł, nacisk. Jak to odrzucił twoją prośbę? Znów to. Nie, nie. Fajny ten nowy duo partner, dokładnie Maciuś. Kiedy ślub z Dominiką? Dominika, kiedy ślub? Nie wiem. O, góra. Ty, na blisko! No właśnie, Daniel, na blisko. Super, że dostałem tylko informację. Pamiętasz, czym się pingowało może, czy nie? Z myszką chyba coś to było, albo H... H, H! W, H, W, W, D, H. D, 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 B.
widzi wroga, góra. Co ty, Daniel, zrobiłeś? Ale no skopa, typo mi wyjebałem w głowę. Jaj. No poczekaj, Daniel, gadam z bratem, chwilka. Już nie gadam do ciebie, uspokój dupę. Zostałem z niebe za nic, że siedziałem cicho, kozak. I ze ślubu nie wyłaja już rozwód przez otwarte chce. Ty nadal nie mogę ogarnąć, skąd strzelają. Ja też nie słyszę, znaczy słyszę, ale nie widzę. Ja też słyszę, ale nie widzę właśnie. Kurwa, oni są jak Wi-Fi, Dominika. Co jest? Nie ma, jest. O kurde, ile ich tu jest? Dużo. Nie schodź tam sama, ej! Domi! Domi! Kurwa! Pojebana jesteś, ty się kurwa prosisz o gips. Chłop tu kuca i strzela do mnie w mordę, no co za chłop. Ty się w gips pakujesz. Po prawej! No wiem, że jest po prawej! Super. Super, zajebiście, nie mam ammo. Kozak. Jak nie masz ammo, Daniel? Dobra, zajebany. No i chuj, zabili mnie. Domi! Tak? My sobie kurwa pogadać musimy. I zapisało to, jak jesteś na dole. Gratuluję, tak. Dominika! I podchodzi. Podchodzę to ja zaraz kurwa do zmysłów swoich, od których odszedłem. Możesz zejść mi sprzed celownika? Możesz zejść mi z drogi w życiu, dziękuję. No i chuj, idę z drugiej strony. Chuj, nara. Nie zastraj się, tak? No i co mi wziąłeś? Mi wziąłeś, a ile ty mi wzięłaś, a? Chęci do życia mi wzięłaś. Okej, to baw się dobrze z kolegami. Dobra, oj. Ja wejdę dalej. Maciuś, mamy na dwa żele łącznie, więc słuchaj. Pomóż mi, a nie. Uspokój łeb, bo zaraz normalnie w gips ode mnie kurwa wejdziesz. Idę sobie nalać drina. Na trzeźwo, bo się z nią nie da. Niestety ja się muszę z tą użerać na trzeźwo. Bo na nie wiem, Jacka Danielca, bo mama mi gdzieś schowała. Kontrola rodzicielska przed alkoholem. Muszę do supportu napisać. Do barku na kluczyk pewnie. Kurwa, nie kuś. Dominika lubi kusić. Czym? Wszystkim. Czym? Wszystkim, no. Kiedy? No zawsze. Przestrzeliłam go przez twoją pustą głowę, kurwa. Daniel, nie blokuj, proszę, no. No mi dwóch! Wow! No i kurwa leżeć! Bo taki kurde jesteś. Odjebałaś. No odjebałeś, no. Popatrz na wynik. Super. To se zmieni partnera. Kurwa, chyba na kanapie śpię. Tak a propos tego ślubu. Auć. Ojej! Ale mi przykro. Ojoj. No to zabijaj. Powiem ci tyle, Daniel. Nie dasz se rady sam. Tam jest sześciu. A założymy się? Dobra, to baw się dobrze. Ja se odpiszę na DM-y. Dobra, kurwa, chodź tu. Nie ma opierdalania się na wojnie. Już nie ma atencji dla ciebie, to trzeba odpocząć. No, proste, że tak. Kurwa, no. Tu na streamerkach można się wybić? Długa historia. Ha. To kiedy razem Just Dance? Nie wiem, a kiedy wracasz do Polski? Słuchaj, za niedługo. Cieszę się, Daniel, ładnie. Ja pierdolę! No, sniper ekspert. Zaliczone cele. No, jak ja w życiu chyba bliźniaki będę miał. No to super. A powiedzieć ci jeszcze coś? No, słucham cię. Moja babcia urodziła bliźniaczki. Ja pierdolę. Ej, ty też miałeś... Chodź tu. Patrz, Dominik, jaki kozak widok mamy przez okno. Co to jest? Ale zajebiste. Czemu jest, byłem w oknie bez ramek? Daj mi pełny ekran, WTF. Skąd mam wiedzieć? Nie wiem, czy to ostatnie. Ale teraz jest ta płynna ta... Daniel? Dominika, ja wiem, czemu ta gra tak chujowo mi chodziła. Miałem 200 FPS-ów i nie miałem 144 Hz. Przecież to jest teraz kurwa inna gra w tym momencie, ja pierdolę. Cieszę się. Pod sam koniec gry dopiero to zmieniłem, dlatego tak chujowo mi to wchodziło. Przecież ta gra jest teraz 800 razy płynniejsza. Ale w dupę mu trafiłam. Ja pierdolę. Ale to teraz jest płynne. Oj, Domi, oj, sorry. Dlaczego, Daniel? Nad płynnością się rozmarzyłem, przepraszam. Rozmasz się na czymś innym. Dobra, nad tobą mogę, kozek? Czemu nade mną? Bo kurwa mogę. O, chodź mnie podnieść, nie pierdol, bo mnie zabiją zaraz. Ale ta gra jest płynna teraz, ja pierdolę. Ty, to czekaj, ja sobie zobaczę, czy mam. Ty, mam okno bez ramek, dlaczego? Daj fullscreena, zobaczysz, jaka jest różnica, zaufaj mi. Dobra, okej, dałam. I sprawdź teraz, jak płynniejsza jest ta gra. O kurwa!
masz pomysł? To? Jaka ty, ja też miałem kurwa na tym w oknie bez ramek, bo tak defaultowo mi się ustawiło. Jaka to jest różnica? Przecież teraz ta gra jest w chuj płynna. Przecież ta gra jest teraz piękna. Ta gra jest zajebista. Au, 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 au. Super, podoba mi się, kurwa, że oboje to odkryliśmy na koniec gry, kurwa. Super, fajnie. Ojej, aha, jakie jest trafił, jakie były? Aha, bo nie byłem schowany, no tak, bo mnie wyjebałeś. Daniel, kurwa, dzięki. No podnieś mnie! No kurwa, zbugowane. Dominika, nie mogę się ruszyć. Odsuń się w lewo. To w pizdę, co? Na litość wszystkiego, co święte, odsuń się w lewo. Dziękuję. Sorry, wojna mnie stresuje. Zaraz ja cię będę stresował. Maciuś, ona ma hemoroidy! Co mam? A ty wiesz co są hemoroidy? Nie wiem, wrzody w dupie masz, przestań się ruszać. Widzisz, nie zostawię mnie. Jak to? Czyszczę ci drogę, kurde, sprzątam i nie rozumiem. Prawilna kobieta, pog! A, jeszcze brakuje, żeby gotować, nie? Ale stop, ty codziennie maka zamawiasz. Prawda, prawda, mi nie trzeba gotować. Ale że ja miałam 33 tysiące. Dobra, ale też cię kierowałem. Stało. Uspokój dupę, no, przez większość gry. Fajna gadka, fajna. Przez większość gry cię kierowałem. Uspokój. Już. Jak... Uruchom grę naciśnij, lepiej nie zapomnij. Uruchomiłam synchronizację między nami, czaisz? Daniel! Rakieta, wal w rakietę. Jak mam walić z nią? Jest, mam, dobra. Nice, ładny, ładny, czerwony punkt tam był. Uratowałam nas, pok. Co tam? Dobrzy! Patrz, Dominika, jak potrafimy zrobić chaos i destrukcję. Wow. Nice. Snajper, no i kurwa, przez to, że się zresetowało, masz więcej punktów. Najgorzej. Dobra, przyznaj mi rację w końcu, że jestem lepsza. Dobra, chciałabym. Aha. Całuj stópki. Nie, błąd mi z tym. To jest nasz cel? Nie wiem. Nie pozwól uciec mu. Dobra, Nice. Legendarny snajper. Patrz jak leci. Ale mordę otworzył XD. Prosto w serce. Cel jest prosty, paka hosty. Ale rozjebany typ. Kapuś kaput. Oj tak. Dobra, to co? Następnym razem widzimy się w Sniper Elite V3.